Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest dr Bartosz Kuświk, dyrektor Instytutu Śląskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. No i temat żołnierze wyklęci. Obchodziliśmy święto żołnierzy wyklętych 1 marca, czyli 2 dni temu. No i pierwsze pytanie. Żołnierze wyklęci czy żołnierze niezłomni? Bo to budzi właśnie wiele takich niedomówień i wiem, że żołnierze wyklęci, czy też niezłomni, nie lubili tego pierwszego określenia, nie lubią. No też wolę mówić o żołnierzach niezłomnych, dlatego że jest to żołnierze wyklęci to było pejoratywne określenie, które potem, kiedy przywracano pamięć o tych żołnierzach konspiracji powojennej, żołnierzach niezłomnych, wtedy pojawiła się właśnie próba odwrócenia tego pejoratywnego określenia, że tu są wyklęci przez historię i że to wyklinają ich tutaj rodacy. I to miało być takie przestawienie arebo. Ono się do pewnego stopnia udało, ponieważ no, dziś już nie mówimy o tym, że żołnierze wyklęci to jest w dzisiejszym języku określenie pejoratywne, natomiast zdecydowanie i oni i też w związku z całą ich postawą warto mówić o nich, że to są żołnierze niezłomni, żołnierze powojennej konspiracji. Żołnierze powojennej czy drugiej konspiracji, no to już bardziej historycznie to ale ci, to żołnierze wyklęci jakby się bardziej przyjęło. Bardziej się potocznie. Przyjęło, dlatego że chyba już 10 lat temu to będzie, powstawał pomysł święta. Zresztą święto pierwszy raz obchodzone jeszcze nieoficjalnie w Opolu, rok przed ustanowieniem święta państwowego. 2001 rok? Nie jestem w stanie teraz sobie przypomnieć, natomiast święto, które było, stało się świętem państwowym, mówiło wprost o żołnierzach wyklętych. Tak została ta ustawa napisana i jest to Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. I tak jest obchodzone. No i właśnie, tak się, bo to był tak rok 2001, kiedy została podjęta ta uchwała. Natomiast bardzo długo ci żołnierze niezłomni czekali na to swoje święto, bo wokół żołnierzy niezłomnych jest bardzo wiele kontrowersji. I cały czas gdzieś kuluarowo toczy się dyskusja, czy to były pozytywne jednak osoby, czy zarzuca się im wiele rzeczy. Na czym, co jest sednem tej kontrowersji? Sednem tej kontrowersji jest to, że po pierwsze zapominamy, że to byli ludzie z krwi i kości. To nie były grzeczne dzieci ubrane w groźne mundurki i z karabinami, tylko to byli żołnierze. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zapominamy o tym, że przykładamy dzisiejszą moralność do moralności absolutnie nieprzystającej do dzisiejszego poczucia. Inny punkt odniesienia. Inny punkt odniesienia. Coś, co historycy uczą się na studiach, że nie wolno przenosić naszej siatki pojęciowej na siatkę pojęciową badanego okresu. No tak, ale jakie są podstawowe, panie doktorze, ale jakie są podstawowe zarzuty jakby do żołnierzy niezłomnych? Znaczy, przede wszystkim jest propaganda PRL-owska, to znaczy, która próbowała zrobić z nich bandytów. To jest nieprawda i to może mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością. I oczywiście zdarzały się rzeczy naganne, zdarzały się zbrodnie. Natomiast jest to spowodowane czymś, co wielu historyków zauważy, czyli potanieniem życia w czasie działań wojennych. Dziś nikt z nas nie wpadłby na pomysł, że jeżeli ktoś jest uważany przez nas za zdrajcę, to należy go zlikwidować fizycznie, po prostu zabić. Natomiast w czasie wojny, jeżeli uznamy, że ktoś jest konfidentem Gestapo czy NKWD, to podlegał likwidacji zgodnie zresztą z prawem wojennym, które w państwie podziemnym obowiązywało. I tutaj właśnie jest to, że jeżeli przyjmiemy cezurę, że 9 maja, 8 maja, komuniści mówią 9 maja, skończyła się wojna, to prawo wojenne powinno przestać działać. A żołnierze niezłomni uważali, że teraz Polska znajduje się nadal pod okupacją, że okupacja. W maju, krótko mówiąc, symbolicznie w maju, de facto to między lipcem, czerwcem, lipcem 1944 roku a,
a lutym 1944, a lutym 1945 wymienili się na terenie dzisiejszej Polski okupanci i tyle. I to i stąd też mamy trzy takie właściwie nurty powojennej konspiracji. Pierwszy nurt to są narodowcy. Oni byli właściwie bezkompromisowi. Uważali, że zwyczajnie zmienił się okupant i nie ma tematu. Byli jakowcy. Część jakowców uwierzyła w zapewnienie o amnestiach. Zresztą, dlaczego miałaby być amnestia dla żołnierzy podziemia? Dla mnie to jest niezrozumiałe, natomiast wówczas komuniści uważali, że należy dać amnestię. Tak jakby od razu zakładając z góry, że wszelkie podziemie, które działało antyniemieckie, było jednocześnie antykomunistyczne. No i trzeci nurt to młodzież. Młodzież, która de facto spóźniła się na bohaterskie czyny Szarych Szeregów. I w tym tyglu wypaliły się te postacie wielu bohaterskich żołnierzy, którzy mogą być wzorem. A co by było, no bo to jest częste pytanie do historyków, co by było, gdyby? I na nie czasami jest trudno odpowiedzieć. No, tak jak analizujemy, co by było, gdyby Wojciech Jaruzelski nie wprowadził stanu wojennego, co by było, gdyby żołnierze niezłomni nie istnieli, nie walczyli z tą sowietyzacją? Dobrze, to odpowiem tak, jak powinien odpowiedzieć historyk, nie mam byle tego pojęcia. Oczywiście możemy się pobawić w domysły. Ale czy oni zrobili dużo dobrego jednak? Tak, znaczy przede wszystkim to było pokazanie, znaczy proces komunizacji Polski przebiegałby na pewno w inny sposób, na pewno w łatwiejszy sposób. No jeżeli spojrzymy na to, to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Pewnie uchronił część z nich to prowadził przed pluton egzekucyjny, natomiast części z nich pewnie uratował życie. Dlatego, że zobaczmy, mieliśmy sytuację taką, że chłopak wychodzi z lasu. Często na początku lat 40., w 1941 roku trafiał do oddziału leśniczego, do konspiracji. Przez całą konspirację walczył z Niemcami, trafiał dalej do lasu i powiedzmy do 1947 roku, czyli mam 9 lat, człowiek jest wycięty po prostu i ciągle walczy. I on wraca do domu i się dowiaduje, że właściwie w domu czeka go zaraz wzięcie z powrotem do więzienia, tak, bo ubecja na niego czeka. Albo sytuacja taka, że... To jak znaleźć motywację tak naprawdę w czymś takim, żeby walczyć, być inaczej, tak niezłomnym? Żeby żyć normalnie. Żeby żyć. Mhm. Inaczej, ja bym powiedział, gdzie znaleźć motywację do tego, żeby właśnie żyć normalnie? No i gdzie ci żołnierze niezłomni znajdowali motywację? To byli aż tacy patrioci, że jak to się mówi, zafiksowani na... Fanatycznie nastawieni na niepodległość i niezawisłość Polski. To bez dwóch zdań. Jak teraz z perspektywy czasu, bo jeszcze żyją, już nieliczni, ale żyją żołnierze niezłomni, tak? Najczęściej ci najmłodsi, ci z młodzieżowych konspiracyjnych oddziałów, albo łącznicy z oddziałów leśnych, tak. I ma pan wiedzę, jak oni z perspektywy czasu oceniają swoje działania, czy jest coś, czego żałują, czy dalej jakby... Czy coś, co ich boli w współczesnej Polsce? Znaczy na pewno boli ich nazywanie ich i przede wszystkim ich umiłowanych dowódców bandytami. Mhm. To każda osoba powie i to nie jest według mnie prawidłowa postawa, znaczy nazywanie N-blok żołnierzy podziemia bandytami, to raz. Dwa, no, na pewno czują pewną satysfakcję, że przynajmniej tak wynika z rozmów, że jednak po latach to im przyznano rację. Z bólem, czasem z niechęcią, ale to im przyznano rację. Bo to oni mieli rację. No, szanowni Państwo, no, że zawsze jest tak, że historia nie jest czarno-biała, ale możemy powiedzieć tak, że ci się opowiedzieli po właściwej stronie, a ci nie do końca. I możemy się zastanawiać, dlaczego ci, którzy zrezygnowali z walki, uznali, że już wystarczy. Ja ich jak najbardziej rozumiem, cenię ich i kocham akowców, którzy po wojnie stwierdzili, że trzeba wrócić do normalnego życia. Bo kiedyś trzeba odłożyć karabin, kiedyś trzeba odbudowywać Polskę. I oni uznali w takim momencie, inni uznali, że to jest 1947 rok, a niektórzy
walczyli do samego końca, czyli jak gdzieś w jakichś leśnych ostępach w 60-tych latach. No właśnie, co to znaczy do samego końca? Mam takie przewrotne pytanie, ponieważ de facto zostało uznane też przez historyków, że cała ta konspiracyjna walka trwała tak naprawdę do momentu działań Solidarności i jakby całego protestu Solidarności. A do kiedy działali żołnierze niezłomni? Znaczy inaczej. Przyjmuje się, że konspiracje, ostatni żołnierz wyklęty, czyli Lalek, został zamordowany w 1963 roku przez milicjantów podczas obławy milicyjnej w lesie. Natomiast de facto możemy podzielić to, ten etap, historyk za nim wychodzi, do 1947 roku to mamy autentyczną, bardzo masową, znaczy bardzo masową, znaczy, ale o dużej skali. Może nie masową, bo to byłaby przesada, ale o sporej skali działalność, gdzie jeszcze liczono na wybuch III wojny światowej i w 1947 roku pierwsza amnestia, która ma rozładować lasy według komunistów, potem kolejne, znaczy pierwsza amnestia już była w 1945, ta, o której mówiłem wcześniej, ale kolejne amnestie, które mają rozładować lasy, ale one kończą się de facto wyłapaniem tych, którzy się zgłosili. Czyli nauczeni doświadczeniem jednak wracają do lasów. Koniec takiej walki zbrojnej to jest 56 rok. Znaczy przede wszystkim, a właściwie 50, kiedy wybucha wojna w Korei i okazuje się, że nic się nie dzieje. Znaczy to nie jest impuls wybuchu III wojny światowej. Poza tym Wojsko Polskie znowu, czyli to Ludowe Wojsko Polskie zwiększa swoją liczebność dwukrotnie, więc wzrasta liczba rekruta w wojsku, a nie do ewentualnego zwerbowania. Kończą się organizacje młodzieżowe. Tu harcerstwo jest trochę czymś innym, bo ono w 50 roku narasta ze względu na likwidację harcerstwa. Ale do 56 roku generalnie ten ruch drugiej konspiracji młodzieżowej, on zamiera. Październik 56 roku rozładowuje emocje społeczne na tyle, żeby wyklęci przestali myśleć już o walce. Złapałam pana, pan sam używa wyklęci. Tak. To jest jednak bardzo... Tak. To jest synonym, tak? Że my przestają myśleć... Przestają Ale nie, to już myśleć, wiemy, ustaliliśmy, że to nie jest pejoratywne. Tak. Przestają myśleć o walce. I teraz przychodzi rok 80, oczywiście ze wszystkimi wcześniejszymi. Nie mam tutaj czasu, żeby też o tym opowiadać. I mamy teraz rok 80 i czy 81, grudzień 81 roku. I oto w internowaniu spotyka się kto? Działacze Solidarności i żołnierze drugiej konspiracji, których z racji tego, że kiedyś walczyli przeciwko państwu komunistycznemu, zamyka się do internowania. Bardzo często stawali się oni idolami tych młodych, zamkniętych często studentów, czy niższej rangi solidarnościowców. I w ten sposób też tworzyła się więź międzypokoleniowa. Ludzi, którzy walczyli o Polskę i w warunkach zbrojnej konspiracji, i w warunkach potem już oporu przeciwkomunistycznemu, robotniczego oporu przeciwkomunistycznemu. Chyba na tym polega magia historii, ten związek przyczynowo-skutkowy, że gdzieś czasem małe momenty spotkań, 5 minut wystarczy, żeby zmieniły losy ludzkości. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był dr Bartosz Kuświk, dyrektor Instytutu Śląskiego. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia.